Przyjechałam tutaj z Krasnodostawu. Spójrz, szczyty jutro na pożegnanie staw. Czar jest tak, żegna nas wspomnieniami, gdy wrócisz tu, przejdziesz znów pięciu stawów szlakiem sznur. Wspomnij z gór, będzie ci drogę oznaczył. Comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait te faire nos repères secrets. Pour mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans le moindre coin de l'espace. Dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nuit sur les galets. Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Kolarczyk, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Ewa Walczak, przyjechałam z Lublina. Thank you.
Show me. I wanna know what love is.
Są szczęście zakochani, popatrz, o, popatrz. Nazywam się Sylwiana Krotkiewicz. Fly by over them, that's what I always hear. Ludożercy złapali Polaka, Ruskiego i Niemca. Mówią, Ruski, ty to jesteś taki kawał chłopa, zrobimy z ciebie dywanik do namiotu wodza. Masz ostatnie życzenie. Gorzałki. Dali mu gorzałki, zamordowali, zrobili dywanik. Mówią, Niemiec, ty jesteś taki gruboskórny, doskonałe rękawice. Masz ostatnie życzenie. Mówi, piwo. Dali mu piwo, zamordowali, zrobili rękawice. Mówią, Polaka, ty taki gruby jesteś, to z ciebie zrobimy bęben. Masz ostatnie życzenie. Polak tak myśli, myśli. Widelec. Ale weź coś dla siebie, tak? Po co ci? Widelec! Dali mu ten widelec. A Polak siął i mówi, ja wam dam bębenek, ja wam dam bębenek! Trzech przyjaciół, Wicyn, Icyn i Mordunow, płynęli statkiem, statek zatonął. Wylądowali na bezludnej wyspie. Po jakimś czasie przypływa ekspedycja ratunkowa. Wicyn jest, Icyn jest, Mordunowa nie ma.
Gdzie Mordunow? Zatonął. Dziękuję. Pani pyta się Jasia na lekcji. Jasiu, z czym ci się kojarzy Armia Czerwona? Z panią, Armia Czerwona to mi się kojarzy z Amorem. Jasiu, ale czy mógłbyś to nam uzasadnić? Tak, proszę panią. Lata to z gołym tyłkiem, uzbrojony po zęby, strzela do wszystkiego, co się rusza i krzyczy, że to z miłości. Pewna teściowa miała trzech zięciów i tak sobie kiedyś siedzi i myśli. Ciekawy jestem, który mnie lubi. Ale że to było lato, ciepło, obok domu był basen, postanowiła, że się będzie topić. Siedzą sobie zięciowie w domu, słyszą za okna, teściowa tonie, krzyczy, ratunku, tonę. No to pierwszy skoczył od najstarszej córki, uratował ją. Rano wszyscy stają, patrzą, stoi pod domem nowiutki polonez, a na nim pisze, dla najstarszego zięcia od teściowej. Znowu nie minęło dużo czasu, znowu teściowa tonie. No to zięć od średniej córki wyskoczył, uratował ją. Rano wszyscy stają, patrzą, a pod domem stoi duży Fiat, a na nim pisze, dla średniego zięcia od teściowej. Znowu nie minęło dużo czasu, ten najmłodszy był tylko w domu i słyszy znowu teściowa tonie. Już miał lecieć, ale tak se stanął w progu, tak se myśli, najstarszy dostał poloneza, średni dostał dużego Fiata, to mnie kupi malucha. To nie warto się moczyć. No ale teściowej z nerwów serduszko nie wytrzymało i utonęła. Rano wszyscy stają, patrzą, pod domem stoi najnowszy model Mercedesa, a na nim pisze, dla najmłodszego wzięcia od wdzięcznego teścia. Ty, słuchaj, czy wiesz, co to jest? Jak się wznosi, to jest najpierw białe, później różowe, niebieskie, fioletowe, a jak opada, to się rozwija stopniowo. Czerwone, błękitne i czarne. No nie wiem. Ja też nie wiem, ale fajnie zmienia kolory, nie? Rozbił się samolot, nikt nie przeżył, tylko małpa. Pytają małpę, czy powie, co się stało. Małpa kiwa, że tak. Gdzie był pierwszy pilot? Co robił? Gdzie był drugi pilot? Co robił? A co ty robiłaś? Są cztery rodzaje seksu. Studencki, więzienny, przedszkolny i filozoficzny. Studencki to jest z kim, nie ma gdzie. Więzienny jest gdzie, nie ma z kim. Przedszkolny to jest gdzie, jest z kim, ale jeszcze nie ma. Czy ma filozoficzny? Jest gdzie, jest z kim, ale czy jest sens? Żołnierz rosyjski wychodząc z armii dostał rozkaz, że pierwsza napotkana kobieta ma być jego. No idzie z tym rozkazem, patrzy chatka, chodzi do środka, babuszka, tak, to z 80 lat, mu pokazuje ten rozkaz, no tak zmartwiła się, no, ale zrobił swoje, tak, a babuszka, jest soldat, pasmatry w rozkaz, nie nada jeszcze raz? Przychodzi Icek do Salcia, mi Salcia, przyjdź, będziesz mnie kibicować w zawodach pływackich. Salcia mówi, Icku, a idziesz i te zawody? A Icek mówi, rankiem wrzec. No to Salcia, jak stała w koszulce nocnej, tak pobiegła, stoi na moście, a Icek płynie. Pięknie płynie, zdystansował wszystkich, taki styl, podpłynął do mostu, wiatr powiał. Salcia nic pod spodem, stanął. Wyprzedzili go wszyscy, przegrał zawody, wracają do domu, Salcia mówi, Icek, no co ty tak przegrał, ty tak ładnie płynął, tak pięknie ty tak przegrał z kretesem. Icek mówi, Salcia, kiedy ja podpłynął do most, wiatr powiał, ty nic pod spodem, ja stanął, ja zakotwiczył. A Salcia mówi, to trzeba było na plecy i z tylem grzbietowym, on mówi, Salcia, a most? Nazywam się Sylwia Kulczak i zaśpiewałam pierwszą piosenkę, to jest Desri Garbi. Listen as your day unfolds, challenge what the future holds, try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears. Stand up and be counting, don't be ashamed to cry. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love saved the day. Hell, what your mother said, been the books your father read, try to solve the puzzles in your own sweet time. Cause while they have more cash than you, all of us take a different view. My oh my, you gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be
gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, time has no questions, it goes on without you. Leaving you behind if you can't take the pains. The world got some standing and started if you try to. This world is dangerous, staring you can face. Oh. Remember, listen as you think. Po tym utworze. I hope that you realize, baby, what you mean. Wietrzak, jestem z Lubina. Z tęsknoty otuchy nadziei układasz swój świat. W tym mieście z domami bez pięte grasz czartym o niebo w tym piekle, które Bóg wyprawił nam. Odpłynąć stąd chciałem na zawsze. Studiuję tutaj w Lublinie, a przyjechałem z miejscowości pod Częstochową, także kawałeczek drogi. To zrób, ona zawstydza mnie. Tak ma te wielkie oczy, to ku ciemno je. Czuję się jak Benjamin. Pierwszy raz czuję się jak
wciąż postulata, nagle wróciły jaskrawe dni. Co był wczoraj, jest znowu dziś. Budka jasno płonie w nas, im bliżej znowu do gwiazd. Urodzeni po to, żeby mogą w miejscu stać. Młode lwy, godne stado pędzące na łów. O, młode lwy, każdy wiedział, że świat będzie nasz. O, młode lwy, jak mi dzisiaj brakuje was. Dobrze, dziękujemy bardzo. Telefon dzwoni. Gość się budzi w nocy, odbiera słuchawkę, w głosie głos. Czy klinika? Przepraszam, pomyłka. Odłożył słuchawkę. Znowuż telefon dzwoni. Czy klinika? Panie, pomyłka. Późna noc, a pan mi głowę zawraca? Odłożył słuchawkę. Trzeci raz telefon dzwoni. Facet już chce Gosia ochrzanić, a w głosie, a w słuchawce głos. Jasiu, nie denerwuj się. Chciałem się ciebie tylko spytać, czy klinika się ze mną napijesz? Przyszedł do knajpki z Helmutem Kolem i do barmana. Dla mnie piwo, a dla Helmuta kola. Panie majster, Franek spadł z drabiny. To wyjmijcie mu ręce z kieszeni, będzie wyglądało na wypadek przy pracy. Jaka jest relacja między funtem, rublem i dolarem? Funt rubli równa się 1 dolar. Idzie żaba i czyta. Magiel elektryczny, sklep żelazny, sklep spożywczy rzeźnio dla szerokoustych. Dwa psy w PGR-ze w województwie koszalińskim. Jeden taki zabiedzony, a drugi taki... I ten zabiedzony mówi, co za czasy, mówi, łańcuch skrócili, miska mniejsza. A ten taki fest mówi, stary, ale szczekać można dowoli. Stanąc w klasie, pyta Jasia. Jasiu, powiedz, co mamy z gęsi? Smalec. A co jeszcze mamy? Smalec. Jasiu, a na czym leżysz w domu? Na łóżku. No dobrze, a co masz pod głową? Poduszkę. A co jest w tej poduszce? Dziura. A co wystaje z dziury? Pierze. Świetnie, Jasiu, to powiedz, Jasiu, co mamy z gęsi? Smalec. Wiesz co, ja dzwonię do ciebie w takiej sprawie. Ty produkujesz środki antykoncepcyjne, a przed twoją domem, przed twoim zakładem zawsze się kłębi chmara dzieciaków. Przecież to jest antyreklama. Słuchaj, to nie jest antyreklama, to są reklamacje. Agnieszka Kalinowska. Dark and lonely days, 'cause the sun don't shine.
ale bym potrzebował podkładu. Żydowy ciągniętej ręki, panie kroszcze złoty stąd. I nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt by jako szło. Już taki jestem, zimny drań. I dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Do tych mnie rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Moja niania. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Wylata świątkowka i przyjechałam z Dobrza. I będziesz śpiewać? Kolorowy wiatr Edyty Górniak. Okay. Ty masz mnie za głupią dziewuszkę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz. I mądry jesteś tak, że aż słów podziwu brak. Dlaczego powiedz mi tak mówisz? Mało wiesz, na lądzie ty rozglądasz się lądują. Chcesz wszystko mieć na własność, nawet głaz. A ja wiem, że ten głaz ma także duszę. Imię ma i zakręcę sobie czas. Gdy myślisz, że są ludźmi tylko ludzie, których ludźmi nazywać chce twój świat. Lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci, dowiesz się największych praw, najświętszych praw. Okay, czy... Wiolu, coś się posłuchać, nigdzie nie wyjdziemy. Dobrze. Im więc... Nie, przepraszam. Im więcej słów dałeś mi już, tym później mniej zostanie. Dlatego nie mówiąc nic, słowa niosę ci w drżeniu rąk, kiedy stąd odchodzisz. Im więcej już zdarzyło się, tym później mniej zostanie. Oszukać próbuje czas, już nie chodzę spać. Im więcej ciebie, tym mniej, bardziej to czuję niż wiem. Naprawdę im więcej ciebie, tym mniej. Jak to jest możliwe? Dlaczego im więcej ciebie, tym mniej? Czy nie wiesz, że ja nawet kiedy jesteś tak blisko mnie, tęsknię już za tobą. No, dziękuję ci bardzo. To chciałam od ciebie uzyskać. Daję zeszyt. Magdalena Dzięcio. Prosimy, co pani będzie śpiewać? Piosenkę z kabaretu Starszych Panów. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka to sposób ze frenki na inną nieładną piosenkę, na ładną niewinną panienkę. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucone na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał bez lęku. Piosenka tancona na swing. Beata Jarmoń. Gdy księżyc świecił na niebie do ciebie, poczułam miłość, co przyszła.
jeszcze? Jakąś inną? A po zamknięciu bram, po dyskotekach gra. Wchodzi gościu do baru. Keller, byłem tu wczoraj. Był pan i przebił pan 500 tysięcy. A co dobrze, bo myślałem, że zgubiłem. Spotyka się dwóch kolegów. Ty stary, załatwiłem sobie świetną robotę papierkową na budowie. Tak, i co robisz? Trzepię worki po cemencie. Przychodzi baba do lekarza. Panie doktorze, 5 lat temu polecił mi pan znakomity środek na reumatyzm. Miałam unikać wszelkiej wilgoci. No i co, pomogło? No pomogło, ale... No to co pani do mnie sprowadza? Chciałem się tylko zapytać, czy mogę się już wykąpać. Dziki Zaku, dwóch gości siedzi w barze. Hej Bill, widzisz tego gościa tam pod ścianą? No widzę, ale tam siedzi czegoś. Jezu, chodzi mi o tego, co pije whisky. No ale oni wszyscy piją whisky. Jezu, chodzi mi o tego, co siedzi w koszule w kraty, nie? No ale tam wszyscy siedzą w koszule w kraty. Poczekaj, zaś ci pokażę. Uspał, krespa. Wiesz, o którego mi chodzi? No a co? Nie podoba mi się, chyba go zastrzelę. Mamusiu, dlaczego ciocia na wujka mówi: mój kochany ślimaczku? Cicho. Wujek ma domek jednorodzinny. W sądzie stoi baba jak żmot, a koło niej takie to drobne, malutkie, 1,5 m w kapeluszu. Takim wzrokiem sędzia mówi do powódko: sądzicie tego pana o gwałt w garbusie? O tak, wysoki sądzie, tak, zgwałcił mnie w garbusie. No ale w garbusie nie ma, proszę panią, rozkładanych siedzeń. Zgadza się, wysoki sądzie, on mi posadził na tym pierwszym siedzeniu i potem wziął i nogi mi założył za te uszy. No to prokurator do sędziego mówi: wiesz kolego, 15 lat mam garbusa i nigdy nie wiedziałem, do czego te uszy służą. Wchodzi pijak do taksówki na Dworcu Zachodnim. Na Dworzec Zachodni, proszę. Kierowca odpala. Ale chwileczkę, my już jesteśmy na Dworcu Zachodnim. Pęczał 50 zł pijak. Mistrzu, na drugi raz tak się nie spiesz. Mojże, Mojże, czy ty widzisz tę pokraczną małpę, co siedzi obok przy stoliku? No widzę, widzę. To jest moja żona. Icek, ty masz zawsze szczęście. Gdybyś ty moje zobaczył. Na przełomie Dunajca siedzi dwóch gazdów, jedzie pikna dziewczyna w Mercedesie, a! I nagle trach, maszyna staje. Dziewczyna wybiega: panowie gazdowie, spieszę się na nagrania, zróbcie coś. Jasiek: będziemy? No to będziemy. Otworzyli maskę, pogmyrali, maszyna zapaliła. Dziewczyna podchodzi, macha kuflem i mówi: panowie, albo ściąga majtki, albo stuba. Jasiek: to co? Stuba. Dziewczyna zapłaciła, pojechała. A drugi Jantoś mówi: Jasiek, mosty tę głowę, most. Te majki ani na cię, ani na mnie by nie pasowały. Mojsze, czy pan wie, że pański syn mi daje 28 lat? A pańska najpiękniejsza córeczka daje mi 25 lat.
A ile pan by mnie dał, Mojsze? Sumę. Nazywam się Małgorzata Dzięcio. Mamo, do ciebie, mamo. Nie myśl, że się skarżę.